Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Alessandro, zapraszam na kolejny odcinek mojej serii z najnowszego Football Managera. Przed nami 10. kolejka trzeciej ligi niemieckiej, w którym moje Regensburg podejmuje zespół Chemin, zespół, który aktualnie zajmuje 4. pozycję w ligowej tabeli. Na początek pokażę Wam transfery, ponieważ przy ostatnim odcinku mieliśmy 25 lipca, a więc jeszcze okienko transferowe się nie zakończyło. Także teraz będę mógł Wam te transfery już pokazać w całości. Tak naprawdę jeszcze dwóch piłkarzy udało mi się wypożyczyć. Elias Kaczunga, 22-letni gracz wypożyczony z Mönchengladbach. Reprezentant Demokratycznej Republiki Kongo. Całkiem niezłe statystyki i co najważniejsze 4,5 gwiazdki raportu, a więc bardzo, bardzo dobry napastnik. Przynajmniej na papierze. Kolejnym piłkarzem jest Mustafa Amini, to jest ofensywny środkowy pomocnik, 21-letni Australijczyk, którego wypożyczyłem sobie całkowicie za darmo z Borussii Dortmund. No i to wszystko, jeżeli chodzi o moje transfery. Jeżeli chodzi o ubytki w klubie, tutaj nic się nie zmieniło, a więc to już wszystko znacie. No i teraz oczywiście przechodzimy do moich ostatnich spotkań. Ostatnio widzieliśmy się w spotkaniu wygranym 2-1 nad Unterhaching. Później przyszedł mecz z Hanowerem 96 i ulegliśmy dosyć znacząco zespołowi z Bundesligi, z pierwszej Bundesligi, aż 3-7. Tam 3 gole właśnie strzelił Kaczunga, no ale rywale zaaplikowali nam aż 7 goli, no i zdecydowanie i zasłużenie przegraliśmy to spotkanie i podobnie jak w poprzednim sezonie odpadliśmy szybko, bo już w pierwszej rundzie z Pucharu Niemiec. Później nastał początek naszej znakomitej serii, najpierw zwycięstwo nad Enerbirge Aue w ostatnich praktycznie sekundach meczu. Armin Afan zapewnił nam 3 punkty świetnym rajdem, może ja Wam to pokażę. Tutaj spójrzcie, jak to wyglądało. Było 3-2, prowadziliśmy po 2 golach Haga, trafieniu Kaczungi. Ronny Koenig trafił dwukrotnie dla gospodarzy. No i właśnie niestety Kaczunga sfaulował rywala w polu karnym i w 91 minucie rywale wyrównali, a w 92 minucie, a więc praktycznie minutę później, piłkarz wypożyczony z Energii Cottbus zaprezentował nam taką oto akcję. Spójrzcie, Afane minął rywala, kapitalnie przebiegł bół boiska, wpadł w pole karne i po długim rogu bardzo ładnym, plasowanym strzałem zapewnił nam jakże cenne 3 punkty. Było to oczywiście nasze pierwsze zwycięstwo w meczu wyjazdowym, w drugim meczu właśnie na terenie rywala. Później pojednak ze Stuttgarterem Kickers i tam pewnie 4-0 wygraliśmy. Po 2 bramki zdobyli Elias Kaczunga i Fabian Aperle. To jest ten środkowy obrońca, którego pozyskałem z Hoffenheim. Następnie remis z Wehen 1-1. Tutaj kolejne trafienie Kaczungi. Ogólnie słaby mecz, bardzo słabo zagrał Neunaber. Remi Vassour również niejakoś zadowalająco, Aosman również słabo. No i tylko remis na stadionie Wehen, później mecz z Münster i wygrana 2-1, 2 trafienia danego Lanzata, czyli tego bardzo doświadczonego Holendra. Gol na 2-1, on tutaj chyba również padł, tak jest, w doliczonym czasie gry, a więc póki co mamy szczęście do tych właśnie doliczonych minut. Przez sędziego później mecz z Magdeburgiem, z Benjaminkiem, no i remis 3-3. Gole Aperle, Patryka Haga i Romana Dresslera. Tutaj troszkę los się odwrócił, ponieważ tutaj w 89 minucie strzeliliśmy gola na 3-2 i już cieszyłem się, że wygramy to spotkanie, no ale tym razem to straciliśmy gola w 93 minucie. Markus Hoffmann dał Meniamikowi 1 punkt. Później mecz wyjazdowy z Osnabrück. 2 trafienia Franca Grabotina, który co ciekawe grał zupełnie na swojej pozycji, bo grał na pozycji wysuniętego prawego skrzydłowego, no ale ten młody piłkarz, który tutaj spójrzmy, ma bardzo słabe statystyki, zapewnił nam 3 punkty w spotkaniu z Osnabrück. No i ostatni mecz z Halle, tutaj Aperle i Turek Karaman strzelali bramki i wygraliśmy 2-0 dosyć pewnie nad zespołem Halle. No i teraz przed nami mecz z Chemins. Spójrzmy może, jak wygląda tabela do tej pory. Mamy drugie miejsce, 6 zwycięstw, 2 remisy, 1 porażka zaledwie.
No i ustępujemy tylko pogromcy mojego zespołu z tego pierwszego meczu, czyli zespołowi RB Lipsk. W strefie spadkowej Darmstadt, HSV 2 oraz Münster. No i tutaj jak widzicie, o, może teraz to będzie dobrze widać, mamy 21 strzelonych goli, to jest drugi wynik, jeżeli chodzi o trzecią ligę niemiecką. 12 straconych, no tutaj już kilka zespołów ma lepsze rezultaty pod tym względem, ale naprawdę gramy w tym sezonie zaskakująco dobrze, no oczywiście nie zapeszając. Tutaj nie spodziewałem się aż tak dobrych rezultatów, ponieważ pamiętacie, jakie miałem problemy w ogóle ze skompletowaniem składu przed tym sezonem, ale wszystko póki co układa się znakomicie. No i jeszcze pokażę może oczywiście tradycyjnie statystyki moich zawodników. Spójrzmy, jak to wygląda. Najwyższa ocena Elias Kaczunga, mimo tego, że ostatnio jest w słabej formie. Ten zawodnik, spójrzmy, tutaj rozstrzelał się aż do tego meczu z Wehen, później się zaciął. No i w meczu z Halle przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych. Tutaj spójrzmy, słabsze nieco oceny, ale mam nadzieję, że ten zawodnik jeszcze powrócił do wysokiej dyspozycji. Mustafa Amini, on również... również był to dobry ruch z mojej strony, aż 4 asysty już zanotował młody Australijczyk. 7,48, również bardzo wysoka ocena. Nieźle spisuje się także Dene Lanzat, który niestety już w większości nie wytrzymuje do końca spotkań, także praktycznie w każdym meczu jest zmieniany. No ale tutaj spójrzmy, 2 bramki, 1 asysta, 1 razy także zawodnik meczu, a więc całkiem nieźle jak na 38 lat na karku. Później Patrick Haag, mój póki co etatowy lewoskrzydłowy, który, tak jak mówiłem wcześniej w poprzednim odcinku, miał problemy w poprzednim sezonie, bardzo duże problemy z grą na tej pozycji, ale jakoś się jej wyuczył. No i tutaj spójrzmy, 4 trafienia, 5 asyst, 2 razy gracz meczu, całkiem niezłe występy notuje ten zawodnik. Najlepszy strzelec to oczywiście Kaczunga, Haag na drugim miejscu, a Perle również 4 gole, mój środkowy obrońca 2 gole na koncie, Grabotina, Karamana, Afane, a także Denego Lanzata. Jeżeli chodzi o asystentów, to tutaj Patrick Haag na czele, po 4 asysty mają Karaman i wspomniany przed chwilką Mustafa Amini. No i tutaj już chyba wszystko pokazywałem. Jeszcze raz rzut oka na tabelę. No i teraz gramy z zespołem Chemnitz, który zajmuje 4 miejsce w ligowej tabeli. To jest zespół, który kandydował w zeszłym sezonie do awansu, ostatecznie nie awansował, ale na pewno jest to bardzo groźny przeciwnik, który na pewno narobi nam sporo problemów, ale gramy na własnym boisku, a na własnym boisku jeszcze nie wiem, tutaj muszę się upewnić, tak jest, na własnym boisku jeszcze nie straciłem punktów, a więc raz, dwa, trzy, 4 zwycięstwa na własnym boisku, komplet i tylko jeden stracony gol w Regensburgu, także dzisiaj szykuje się naprawdę ciekawe spotkanie. No tutaj powrócił do składu Amin Afany, on był ostatnio kontuzjowany, był kontuzjowany przez 2 tygodnie, nie mógł grać, piłkarz wypożyczony z Cottbus, ale już powraca do składu i na szczęście będę mógł z niego skorzystać w tym meczu. Także Sanaya w ostatnim spotkaniu otrzymał czerwoną kartkę, także on również dzisiaj nie zagra, jego miejsce zajmie na środku, przepraszam, oczywiście na lewej obronie Stadler. Sanaya sobie wyrzucimy, a damy może Dresslera jako drugiego napastnika. No i tutaj już chyba nic nie zmieniamy, Haag na lewej stronie, Amini w środku, Anastasopoulos, Lanzat, Windmiller, Aperle, Vesyr, Stadler, no i powracający po kontuzji do składu Patrick Wiggers, który również miał dosyć długą kontuzję na początku sezonu, ale na szczęście powrócił do składu i broni całkiem przyzwoicie, kapitan mojego zespołu. Kaczunga póki co na ławce rezerwowych rozpoczyna. No nie wiem, co stało się z tym piłkarzem, grał tak świetnie, strzelał gola za golem, a potem nagle się zaciął, ale mam nadzieję, że jeszcze powróci do pełni sprawności ten zawodnik. A więc skład mamy już skomplikowany, gramy oczywiście kontrolą jak zwykle. No i przechodzimy już do tego spotkania z Chemnitz. Tutaj widzimy, że rywale grają troszkę innym ustawieniem niż my, takie 4-4-2 z dwoma defensywnymi pomocnikami, także dwoma napastnikami.
Dobrze, a więc zespół Lipsk, czyli lider, gra z Osnabrück. Z Osnabrück, które pokonaliśmy dwie kolejki temu, jak widzieliście, 2-0 na wyjeździe. No i tak, na lewego pomocnika dajemy sobie oczywiście wymuszanie zagrania słabszą nogą, agresywny odbiór piłki na napastników, oczywiście ścisłe krycie, słabsza noga. To samo z drugim snajperem zespołu Chemnitz. Janik Schulze, tutaj dajemy pressing i odbiór agresywny. W przypadku prawoskrzydłowego to samo co w przypadku lewego, a więc agresywny odbiór i słabsza noga. Defensywny pomocnik, pressing zawsze, odbiór agresywny. Dobrze, jesteśmy gotowi już do tego spotkania. Rozmowa motywacyjna, żarliwa oczywiście. Pokażcie, na co was stać, to nie koniec waszej serii. Moim zdaniem potraficie grać znacznie lepiej. O, tutaj coś nie do końca. O, może spróbujemy asertywnie. No, a więc jednak trzeba było asertywnie. Dwóch piłkarzy, Amini i Hag, zadowoleni. No i rozpoczynamy już spotkanie w ramach 10. kolejki, w której podejmujemy Chemnitz. Tutaj widzimy, że dosyć niską kondycję mają moi piłkarze, ponieważ dwa dni temu graliśmy właśnie nasz ostatni mecz ligowy. Teraz rywale są przy piłce. Aha, ja wam oczywiście o tym nie wspominałem, ale gra została spatchowana przez Steama do wersji 4.1.4, a więc tutaj chyba zaszły jakieś delikatne zmiany. Zauważyłem, że lepiej atakują obrońcy, że nie ma hokejowych wyników. Uwaga, bo Karaman, pierwsza szansa, jeszcze Afane w polu karnym. Afane, ależ znakomicie poradził sobie tam, zakręcił rywalem, ale niestety dobra interwencja golkipera. A więc lekkie zmiany tutaj zauważam. Teraz na spalonym Patrick Hag. Jak widzicie, nie ma już hokejowych wyników, także to chyba zostało poprawione, ale uwaga, bo teraz Afane z rzutu wolnego jeszcze dobitka, ależ teraz była kapitalna okazja. Najpierw uderzał Afane z rzutu wolnego, później dobijał jeszcze Patrick Hag, ale niestety nie udało się objąć prowadzenia w tym meczu. Tutaj obrońcy nie zachowują się już jak słupy soli, a grają znacznie lepiej. Tutaj widzicie, już są wślizgi, już są jakieś odbiory piłki. Uwaga, bo teraz stały fragment dla rywala. No i wychodzimy z piłką, jest Karaman na lewą stronę do Haga, pędzi Patrick Hag. Patrick Hag, jeszcze dośrodkowanie, uwaga, Karaman, i mamy bramkę na 1-0. Kenan Karaman, to jego trzeci gol w tym sezonie. Mamy prowadzenie 1-0, świetna akcja, świetne dośrodkowanie Patryka Haga. No i Karaman strzela bramkę na 1-0. Teraz kończy nam się pierwsza połowa, ostatni gwizdek arbitra w pierwszej części tego spotkania. No jakoś akcji jest dosyć mało jak na spotkanie takiej rangi. Gramy troszkę zachowawczo, ale prowadzimy 1-0. No i trzeba tutaj pochwalić naszych piłkarzy. O, spójrzmy, jaka świetna reakcja na żarliwą rozmowę motywacyjną. Cała obrona bardzo zmotywowana, zachwycona. No i mam nadzieję, że dzięki temu zagramy dobrą drugą połowę i tutaj sięgniemy po kolejne 3 punkty, aczkolwiek do tego jeszcze sporo czasu. Afane, kolejne dośrodkowanie. Uwaga, Karaman! No i jest 2-0. Czwarte trafienie w tym sezonie i asysta kolejnego skrzydłowego. Przy pierwszej bramce asystował Patrick Hag, teraz Afane zalicza asystę. No i po stałym fragmencie gry strzelamy drugiego gola. Teraz Remy Wessur obejrzał żółtą kartkę. 65. minuta, może dokonamy sobie jakichś tutaj roszad w składzie. Kto ma słabą kondycję? No widzicie, Dany Lanzat, on bardzo często właśnie już praktycznie w 60-70 minucie ma właśnie kondycję na poziomie 60 bądź 65, a więc tutaj twórcy gry wprowadzili sporo realizmu, bo przecież 38-letni zawodnik rzadko wytrzymuje trudy całego spotkania. No i to akurat bardzo mi się podoba, taki realizm. Velagic w miejsce Danego Lanzata. No i tutaj Windmiller, również słaba kondycja. No i Mario Neuner w jego miejsce. Aperle na początku grał słabo, ale później zaczął strzelać bramki, zaczął grać naprawdę świetnie.
Ostatnio była tutaj nawet taka wypowiedź w moich newsach. Chwalił go były napastnik mojego zespołu, którego zapewne dobrze pamiętacie, czyli Kepas Malele. To ten czarnoskóry piłkarz, którego sobie wypożyczyłem z Palermo. I on właśnie chwalił tutaj Aperle za jego postawę. No tu również Karaman ma słabą kondycję. No i dokonamy sobie może tej ostatniej zmiany. W jego miejsce pojawi się oczywiście Elias Kaczunga, wysunięty napastnik. Żarliwie wierzę w twoje umiejętności. No tutaj te rozmowy takie pojedyncze podczas zmian rzadko tutaj przynoszą jakieś rezultaty w postaci tego, że zawodnicy są zadowoleni. Niemniej jednak czasami tak się zdarza. No i to już ostatnie sekundy tego spotkania. Jeszcze jeden rzut z autu, jest Kaczunga, jest Amini, Velagic. No i ostatni gwizdek. Pokonujemy zespół Chemnitz dosyć pewnie 2-0, a więc nasza dobra seria trwa w najlepsze. Dwa trafienia Karamana, po jednej asyście Afane, a także Patryka Haga. No i pozostaje mi tutaj oczywiście moich piłkarzy pochwalić za kolejny dobry występ. No i tutaj przechodzimy sobie już do analizy pomeczowej. Spójrzmy, tylko dwa celne strzały oddali gracze Chemnitz. My cztery strzeliliśmy dwa gole. No i tutaj umocniliśmy się na tym drugim miejscu i mamy aż 7 punktów przewagi nad trzecim w tabeli Bielefeldem. Rzeczywiście znakomity ten początek sezonu. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z niektórych piłkarzy. Powiem szczerze, że przed tym sezonem brałem pod uwagę nawet walkę o utrzymanie. Jak pamiętacie, miałem spore problemy z budżetem, spore problemy z tym, żeby skład skompletować, ale ostatecznie udało się to zrobić, udało się poczynić bardzo dobre ruchy na rynku transferowym. No i tutaj to wszystko teraz procentuje w spotkaniach trzeciej ligi niemieckiej. A więc tutaj jeszcze popatrzmy sobie, na razie Daniel Fran to jest najlepszy piłkarz tego sezonu, najlepszy strzelec. To jest piłkarz, który, spójrzcie, ma kontuzję aż 5 do 6 miesięcy. No, bez niego na pewno bardzo dużo traci na jakości zespół RB Lipsk. Ronny Koenig na razie drugi strzelec, a więc ten piłkarz, który strzelił nam 2 gole w wygranym przez nas spotkaniu 4 do 3. Jusuf Poulsen na razie najlepsze oceny, w ogóle najlepsze oceny to tylko gracze RB Lipsk, między innymi także Jim Miller, kolejny z tych kluczowych zawodników mojego zespołu w poprzednim sezonie. 10 meczów, 3 gole, 7,81, bardzo wysoka ocena tego 25-latka. No i to, tak jak tutaj pisał Jacek, czyli Jacelinio w komentarzu, no szkoda tego piłkarza, szkoda, no ale gra teraz w Lipsku. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze w mojej karierze tej obecnej trafię na tego piłkarza, ponieważ oczywiście nie zamierzam spędzać nie wiadomo ilu sezonów w Jan Regensburg. Jeżeli pojawi się tutaj jakaś dobra oferta, to oczywiście z niej skorzystam, ale do tego myślę jeszcze daleko. Tutaj ustawiłem sobie bardzo niskie doświadczenie, a więc tam dałem sobie niedzielny piłkarz, ponieważ ja lubię zapracować sobie swoją tutaj grą na prowadzenie lepszego klubu, a nie, że po prostu powiedzmy zostałem zwolniony z Regensburga i dostaję oferty od razu, nie wiem, gdzieś z drugiej ligi niemieckiej. Coś takiego mnie nie bawi, ja tutaj wolę powolutku, małymi kroczkami kroczyć w kierunku prowadzenia właśnie lepszych klubów, zdobywania sukcesów, pucharów, mistrzostw, lig, ale póki co mamy ciekawą drużynę w Regensburgu i mam nadzieję, że w tym sezonie pokażemy coś, mamy coś do udowodnienia innym zespołom. No i cóż, jeszcze może pokażę wam transfery na świecie, bo działo się sporo ciekawego, a tego nie pokazywałem, a więc zajmiemy sobie transfery świat. No i co my tutaj mamy? Tutaj chwilkę musicie poczekać, aż to wszystko się wczyta. No i mamy tak, lipiec 2014, tutaj kilka naprawdę wysokich transferów. John Evans przeszedł z Manchesteru do Chelsea, Romelu Lukaku
Ten młody Belg przeniósł się z Chelsea do Borussii Dortmund. Carlos Vela zamienił Real Sociedad na Monaco. Peruzzi, Gino Peruzzi, tego piłkarza osobiście nie znałem jakoś za bardzo, mimo że jestem wielkim kibicem ligi włoskiej, ale tutaj ten zawodnik ma bardzo dobre statystyki. Przeszedł z Katani do Barcelony. To jest prawy obrońca, Argentyńczyk, 22 lata. Świetny piłkarz, naprawdę bardzo dobre statystyki. Andle Schurrle zamienił Chelsea na Barcelonę. Luis Muriel na zasadzie współwłasności przeniósł się do Juventusu z Udinese. To są najciekawsze transfery lipca teraz. Przed nami sierpień. Jack Wilshere, 41 milionów. I to był chyba rekordowy transfer tego okienka. Arsenal sprzedał go do Manchesteru City. Sami Khedira zamienił Real na PSG. No spójrzmy tutaj, jakie transfery w ogóle poczyniło PSG. Ilia Ramendi z Realu Madryt, Maicon z FC Porto, a także właśnie Sami Khedira z Realu Madryt. To są takie trzy największe wzmocnienia zespołu z Parc des Princes. Mark Bartra, on przeniósł się aż za 21 milionów z Barcelony do Manchesteru. No spójrzmy, również znakomite tutaj statystyki gracza, który ogólnie jest głębokim rezerwowym w Barcelonie, tak naprawdę. No i jeszcze wrzesień. Tutaj jeszcze we wrześniu również działo się kilka ciekawych rzeczy, między innymi transfer Alexa Sandro do Realu Madryt. On tutaj zastąpił właśnie samego Khedirę. Ivan Rakitic przeniósł się do Arsenalu. No i on oczywiście naturalnie zastąpi Wilshera. Gabriel Torie przeniósł się do Realu za 14 milionów. No również bardzo dobre statystyki Rumuna. Chyba trochę za wysokie, mi się wydaje. Ja tego piłkarza dosyć znam z poprzednich części Football Managera i on nie miał aż tak wysokich statystyk jak teraz. Yang Ambiła do Napoli, Fernando Muslera do Barcelony. No sporo tych transferów poczyniła Barcelona w sezonie 2014-2015. No i tutaj na pewno o wysokie cele będą walczyli Katalończycy w tym sezonie. No może lig wam nie będę pokazywał na razie, bo tutaj to wszystko dopiero się zaczęło, wszystkie ligi dopiero zaczęły grać. No cóż, więc chyba powoli czas skończyć nasz odcinek numer 9, a my w kolejnym spotkamy się już wkrótce, będzie to oczywiście okrągły 10 odcinek. No i myślę, że spotkamy się tutaj w ostatnim spotkaniu rundy jesiennej, gdzie podejmujemy Arminię Bielefeld, czyli Beniaminka na wyjeździe. Potem czeka nas dwutygodniowa przerwa i następnie runda rewanżowa. Oczywiście naturalnie zaczynamy od spotkania z RB Lipsk na własnym boisku. No, teraz tak się zastanawiam, czy niczego nie zapomniałem wam pokazać. Chyba niczego. Jeżeli o czymś zapomniałem, to oczywiście napiszcie mi to w komentarzu. Ja dzisiaj się już z wami żegnam. Widzimy się już wkrótce. Oczywiście, tak jak pisaliście mi, postaram się te moje odcinki wrzucać częściej. Oczywiście nie zawsze mam czas na ich nagrywanie, na ich także wrzucanie, ale postaram się to robić w miarę regularnie, nawet codziennie, jeżeli będzie taka możliwość. Niestety mam troszkę zajęć na głowie, ale dziś postaram się znaleźć czas na Football Managera 2014. No i to chyba wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Tradycyjnie zachęcam do pisania komentarzy, do wypowiadania się na temat moich filmów, także na temat waszych karier. Chętnie posłucham, co u was słychać, jakimi klubami gracie, jakie osiągacie wyniki itd., itd. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Miłego i spokojnego dnia. Cześć!